Już spieszę z wyjaśnieniami. Moi mili, oto Lionheart, dziedzictwo krzyżowca. Wstęp pojawi się za chwilkę. Nie zapomnijcie subskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co można poprawić, usprawnić. No i cóż, widzimy się już niebawem w nowym vlogu poświęconym Lionheart, dziedzictwo krzyżowca. Hej! Hej, witam serdecznie na kanale Isildur Necrox Games. Jeszcze w starym roku chcę sobie z wami tutaj na kanale pograć w Lionhearta, dziedzictwo krzyżowca. Jest to gra z... bym powiedział już taka bardziej klasyczna, staroszkolny RPG, coś na zasadzie magii miecza, klasyki gatunku. Dziedzictwo krzyżowca Lionheart jest to gra osadzona w takich luźno rozumianych realiach średniowiecznych, gdzie wszyscy ci twórcy, którzy wówczas istnieli, są na zasadzie luźnej adaptacji wplątani w wątek wojny Hiszpanii z Anglią. Ja sobie tutaj wczytam teraz rozgrywkę, ponieważ te pierwsze etapy są fajnie omówione w różnych poradnikach sieciowych, online i tak dalej. Te pierwsze etapy również bardzo ciekawe, ale to już pozostawiam waszym własnym przemyśleniom i adaptacjom rozgrywki. Ja sobie rozpocznę tam, gdzie skończyłem poprzednie moje sesje, mam zaczytane na chomiku poprzednie rozgrywki. Myślę sobie odświeżyć to, pokazać moją systematykę prowadzenia gry na kanale właśnie w Dziedzictwo Krzyżowca jako nekromanta. Trochę magii, trochę miecza, sprytu, intelektu, tego typu cech postaci najważniejszych. Gra od tego etapu jest już taka bardziej wielowątkowa, lecz zorientowana na takim, można by rzec, na takim prowadzenie rozgrywki w świecie mniej otwartym, ponieważ te pierwsze zadania, które nas tu kierują i mają na celu sankcjonowanie jakoś wyborów tej postaci oraz prowadzenie jej rozgrywki w świecie Lionhearta na tych wczesnych etapach, prowadzi głównie do etapu, gdzie rozpoczyna się właśnie ta wielka wojna z Anglią, Hiszpania, hiszpańska armada toczy wojnę z Anglikami, no i wówczas historia staje się taka mniej zorientowana na inne lokacje, jest troszeczkę tak, można by rzec, jak po sznurku, ale więcej mamy takich innych zagłostek związanych z pokonywaniem licznych złych demonicznych dusz oraz wrogich sił. Chyba wyczerpująco potraktowałem wstęp, więc myślę, że możemy zaczynać. Zapraszam serdecznie, mówił Isildur Necrox. Hej! Jak już mówiłem we wstępie, odświeżyłem sobie ostatnio Lionhearta, zainstalowałem go na twardzielu. No i cisnę dalej wątek wojny z Anglikami, który tutaj... Przepraszam za ten kursor, nie umiem tego jakoś poprawić, bo już mnie to szlak jasny trafia. Siedzę i dłubię z tym od jakiegoś czasu i nie mogę sobie dać pełnego skalowania ekranu. A to jest gra na XP-ki i te inne systemy, ja mam tutaj dziesiątkę, ale już trudno. Jedźmy sobie zadania tytułowe do wykonania na tym etapie. Jesteśmy teraz w Montilu. Ja sobie tutaj opatentowałem taką jaskinię, zaadaptowałem ją w formie takiej luźno rozumianej skryjówki. I mamy do wykonania w dzienniku naszych zadań kolejne z tych wpisów otrzymanych od tutaj kolejnych mocodawców tak zwanych, czy tam tych osób, które mają jakieś zlecenie. Zabij starszych tytanów w Tuluzie. Ponadto będzie się z tym wiązało uratowanie mieszkańców Tuluzy, pełniejszej miejscowości tutaj w okolicy. No i najważniejsze zadanie: odszukaj kryptę templariuszy i odzyskaj świętą włócznię. Będzie to rozgrywka na kilka kolejnych jak gdyby wieczorów, można by rzec. Jest to bardzo ciekawie poprowadzona gra. Możemy sobie zerknąć tutaj wykonane pozostałe questy. To tam jakieś takie pomniejsze. Sprawiedliwość mrocznym templariuszom. Wymierz sprawiedliwość mrocznym inkwizytorom. Chroni relikwie z Montreat. A właśnie miałem mówić, ja sobie zrobiłem build poddzierżyciela właśnie, bo mamy cztery główne frakcje.
o których też możecie się dowiedzieć z różnych poradników, jak sobie postać budować, co i jak. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, bo nie wszystko naraz, tak jest moje zdanie. Dobra, co ja chciałem tutaj sobie sprawdzić, build poziom postaci to mamy. Tutaj wam pokażę pokrótce build mojej postaci. Mamy tak, magia umysłu, obrażenia od elektryczności, tutaj mi zostało tylko do pozyskania uderzenie gromu. Magia boska, porażające, bardzo istotne tutaj na późniejszych etapach prowadzenia zabawy, egzorcyzm, który na późniejszym, jak gdyby, takim poziomie zaawansowania pozwala nam na zniszczenie nieumarłych lub po prostu ich dotkliwe porażenie, dzięki czemu nie będą stanowić większego zagrożenia, a już później będziemy się borykać głównie z nieumarłymi i hordami. Dalej mamy tak, tutaj z głównych nekromancja pod, w zakresie tych uroków takich podstawowych, dalej w to nie cisnę, bo tu już mam od przedmiotów i od itemków zmaksowane. Podstawowe takie zdolności z zakresu otwierania zamków, dyplomacji, czyli po prostu retoryki oraz handlu, wykrywania, znajdowania pułapek, no takie podstawy też sobie tu wrzuciłem. Oprócz tego walka jednorącz mieczem i tarczą. Na dystans też ważne, żeby w razie czego mieć w odwodzie jakiegoś skilla i uniki jako główna cecha kolejna. Można mieć trzy główne cechy. Ja sobie dałem tutaj, tak jak widzicie, uniki. Dzięki czemu jest mniejsze ryzyko, że ktoś nas trafi lub zniszczy, powali. Magii boskiej porażenie. I tu mamy jako taką trzecią cechę, chyba tu miałem gdzieś tam otwieranie zamków, właśnie z zakresu złodziejstwa dyplomacji. Czyli trzecia cecha główna, otwieranie zamków. Oprócz tego poboczne jakieś takie wymaksowane ze skilli zdolności i tych zdobywanych, co ważne, profitów co trzy poziomy. Też jest ich tu całe zatrzęsienie. O wszystkim teraz nie powiem, bo musiałbym wam opowiadać chyba ze dwa dni. Więc ruszmy z kolejnym zadaniem. Dobra, tutaj ziomerek na forum podpowiadał, że jak damy sobie wycentrowanie na graczu, to wywala te skaczące kursory. Dobrze, mordeczkę, sobie zerknę mapkę. Montylu. I jesteśmy sobie tu, w okolicy tej takiej smutnej, płaczącej rzeźby, która po wypowiedzeniu odpowiedniej frazy pozwoli nam dostać się do środka. Co ciekawe, tutaj mamy do zdobycia właśnie Maelstrom Łukordy. Tylko jeszcze nie mogę z niego korzystać, muszę wbić tam sobie odpowiednio jeszcze do punktów umiejętności posługiwania się bronią dystansową ponad 105. Nie, 105 równo musi być, aby móc ją włączyć do swojego ekwipunku. Znaczy w ekwipunku już jest, tylko teraz po prostu, aby móc z niej korzystać. Ciekawe, ma swoją historię oraz różne dodatkowe jakieś takie buffy, stacy, które tutaj pomagają w walce. Zwiększa obrażenia od elektryczności zadawane przez posługującego się tym łukiem strzelca o 25% oraz obrażenia kłute o ponad 20%. No to fajnie, bo to jest istotne przy jakichś dłuższych walkach i potyczkach. Dobra. No to śmigamy teraz do Tuluzy, jak im tam pomóc. Zaraz, dobrze idę. Tędy nie wejdę, dobra, muszę iść tędy. No póki co nie skaczę, tak ten kursor, jest to jakoś tam znośne. To wiadomo, to jest gra, która już, no, czasy swej świetności miała dawno temu, ale jest bardzo fajna i taka, bym powiedział, no klasyczna, to już takie wyświechtany frazes, ale taki staroszkolny RPG zorientowany typowo pod rozgrywkę single player. Ma też opcję multiplayera po lanie i tak dalej, można sobie tam różne opcje uskuteczniać. Jak najbardziej jest to na propsie, ale ja sobie cisnę dalej tym moim, że tak sobie powiem. Gdzieś tu chciałem wam pokazać we wpisach dzierżycielem. Właśnie jako taką mamy postać główna. Tam tworzenie postaci, no nie będę tego omawiał, bo to już było chyba z milion poradników, o tym obejrzałem na YouTubach, na innych forach przeczytałem.
Ja sobie stworzyłem Sylvana z tych dostępnych ras, no normalny mężczyzna. I tym razem gram duchem demonicznym. Tu już mamy status jako tako uzyskany z poprzednich, że tak się sparafrazuje, rozkminek i rozgrywek jako dzierżyciel. Twój mistrz wystawił cię na działanie nieprzewidzianych prądów eterycznych La Cale Perdida. To przeżycie zmieniło cię i poprawiło niektóre umiejętności. 8 punktów zwiększają się procentowe wartości obrażeń, jakie możesz zadawać za pomocą zimna, elektryczności, ognia. Także otrzymujesz plus 10 punktów wytrzymałości. Zwiększają one maksymalną liczbę punktów wytrzymałości. Twoja klasa pancerza wzrasta o plus 4, zaś twoja inteligencja o plus 1. Tu mamy punkty walki, czyli tej wytrzymałości, klasę pancerza, zasoby many, no i podstawowe cechy. Oprócz tego punkty akcji dostępne, siła leczenia, czy tam szybkość tego leczenia, cechy tak zwane rasowe i dodatkowe, które możemy wybierać. Tu są nasze współczynniki, częstość trafień krytycznych, istotne cechy wielkości obrażeń w ataku, w obronie, progi obronne oraz odporności w obronie. Co istotne. No i to chyba tyle tak pokrótce, w takim telegraficznym skrócie. A teraz myślę, możemy lecieć z tym zadaniem. Tu muzyczka też jest fajna, taka nostalgiczna, bym rzekł. Mamy sobie też podgląd na współczynnik trafień, też istotne. Możemy też korzystać tutaj z pauzy normalnie, aby zaplanować kolejne poczynania. Dobra. Gdzież tu miałem dalej sobie bujać? Bo już się zgubiłem. A tam, dobra. No i ciśniemy dalej sobie Lionhearta. Mówię nie wszystko naraz, bo to się można tego sobie kręćka jakiegoś zrobić wełbie i nie sposób wszystkiego naraz powiedzieć, ale myślę, że tutaj kryształ ogniskujący, dobra, krypta na razie nie ruszam. Chcę sobie zrobić Tuluzę. Tutaj mamy mapę świata. Jak już mówiłem o tej części gry takiej wielowątkowej, no to dotyczy ona tego obszaru do obszaru równin. Znaczy w zasadzie do obszaru Montreat w sumie, gdzie mamy do odzyskania tą relikwię skradzioną przez wężowych asasynów. A pozostałe z tych lokacji to już są takie etapy wczesnej rozgrywki i budowania swojego buildu postaci oraz sposobu prowadzenia tej gry. Więc nie będę tego teraz cisnął i omawiał, bo to też jest zabawa na kilka ładnych godzin, ale tak naprawdę taki sprawdzian naszych skillów, zdolności tych wybranych umiejętności, dokonanych wyborów w grze i tych perków zaczyna się już od etapu tutaj Pireneje i wstęp na tereny Francji, czyli Montilu, Krypta, Tuluza i dalej w świat. Więc ja teraz sobie robię zadanie w Tuluzie. Ciśniemy tam z kryształu teleportującego. Dobra. Może jeszcze tak na szybko quick save. Jedziemy sobie dalej. Co tu jeszcze można opowiedzieć fajnego? No mamy tutaj taki podręczny pasek na nasz ekwipunek, podręczny i przypisane zaklęcia, te, z których najczęściej korzystamy, które są potrzebne do szybkiego zastosowania. A jeżeli potrzebujemy jakiś urok lub zaklęcie wykorzystać, wystarczy po prostu kliknąć tutaj w te zasoby, które mamy udostępnione. Ja nie rozwijam tych dodatkowych z zakresu magii umysłu, tylko daję sobie w elektryczność, bo po kilku już podejściach sprawdziłem, że to się sprawdza w tych rozwiązaniach później finalnych, ale nie będę wam spoilerował. No nic, najważniejsze cechy tu są wybrane. Sorka za ten kursor, spróbuję go jakoś tam wyjustać później. Tak, ach, to na ciebie czekaliśmy bez wątpienia. Przybywasz, aby rozmawiać, czy aby umrzeć? Przybywam, by rozmawiać. Co rozumiesz przez to, że na mnie czekaliście? Tutejszy wieszcz powiedział starszego naszego plemienia, że ktoś taki jak ty przybędzie, przynosząc albo pomoc, albo zagrożenie. To mi przypadło dowiedzieć się, która część przypowiedni się spełni. Mam na imię Tereo. Tereo... Dlaczego zniszczyliście to miasto? Nie przybyliśmy tu z wyboru,
Nie mamy też w zwyczaju wtrącać się w sprawy mniejszych ras. Nie do mnie należy mówienie o takich rzeczach. Moim zdaniem jest poznać motywy twego przybycia i skierować cię do starszego plemienia Letosa, którego może znaleźć idąc dalej tą ścieżką. Dobra, dobra. To ja się tam wybiorę. Porozmawiam z Letosem, zanim podejmę decyzję. W takim razie witaj, idąc tą ścieżką dotrzesz do Letosa. Ok. Dużo takich opisów tekstowych, niektóre są jako tako omówione przez lektorów, mają swoje adaptacje w oryginalnym języku gry, czyli w angielskim, a pozostałe jako tako podczas instalacji możemy sobie wybrać język polski i mamy podpisy po polsku. To jest fajna sprawa też. Dobra, zrobię quick save'a, gdzie miałem dojść tam. Znaczy ja i tak ich tu będę expił na nich, że tak powiem, bo chcę sobie wbić jak najwyższy poziom postaci przed finalnym pojedynkiem. Więc tak czy siak, kolejne z tych moich zadań kłóci się z tym zadaniem, aby się z nimi tam pojednać czy coś, bo chcę ich powybijać, tak szczerze powiem. Ale na razie pójdźmy, gdzie miałem pójść. Znaczył to jakoś, co? Tą ścieżką, czyli tędy. Chcę ich po prostu uśmiercić, żeby wbić ekspa z nich i zlucić ekwipunki, ale zobaczmy. Menecjusz miał rację, mówiąc, że przybędziesz. Cieszę się, że jesteś tu, by nas zamordować lub czy też chcesz z nami porozmawiać. Kim jesteś? Nazywają mnie Letos, co w naszym języku oznacza zapominanie czy zapomnienie. Jestem jednym z czterech starszych mojego plemienia. Tu mam zadanie na ubiciu najpierw pierwsze takie ważniejsze zlecenie. Zabicie czterech starszych tytanów w Tuluzie, w tym tego typa. I wyciągnięcie z nich ich skalistych serc. To będzie kolejne, ale muszę to jakoś tak zrobić, żeby dostać się do ich jeńców i ich uwolnić najpierw. To dziwne imię. Po prostu przedłużam dyskusję, żeby po prostu jakoś wyciągnąć informacje i dowiedzieć się, gdzie trzymają tych jeńców. Dobra, dobra. Spotkasz ją. Noszę tak, gdyż nie mam jeszcze pamięci. Dobra, chcę zadać kilka pytań. Kim jest ten Menecjusz? To jest jego brat. Tak, opowiada o tym, jak tu dostarli. Chyba wiem, do czego zmierzasz. A dlaczego w ogóle przybyliście tutaj? Zburzenie miasta i uwięzienie tych mieszkańców na prawą zła? Macie krew na rękach. Bardziej ciekawi mnie, dlaczego tu przybyliście. Macie krew niewinnych na rękach. W Tuluzie ukrywano coś, czego szukacie. Tak poszliśmy za nim do tej wioski. Kim lub czym jest ten zbieg? Szukamy tytana, czyli tego, który mi dał zlecenie, aby ich zlikwidować. Ale ja go nie wydam. Żadnych innych tytanów nie ma w okolicy. Na pewno. Porozmawiam z Reą. Dobra. Nie wydam przecież mojego zleceniodawcy. Dobra, opcja. Pyk. Zapiszemy sobie. Przy nie wydam im mojego zleceniodawcy. A ja chcę się dostać do jeńców teraz. I po prostu ich tu wytłuc. Dobra, weźmy percepcję pod tym kątem przeszukania jakichś pomieszczeń ukrytych i skarbów. Idź typie. Tu jest ich pełno, się kręci. To jest area. Dobra. Wyłączę to skalowanie, bo mnie wnerwia. No bo sobie tak, tu ich nie ma. Gdzie oni chowają tych jeńców, kurde? Już nie pamiętam, bo dawno to nie grałem. Ale dobra, chyba można już ich zacząć ubijać. Jakieś dwa z tych typów tu są. Idziemy dalej. Wezmę sobie mapkę. Tutaj mam jeszcze jakiś nieodkryty teren. Dobra, lećmy dalej z koksem. Gdzie są ich jeńcy? Tu nie. Dobra, tu mam zasoby many wszędzie porozkminiane. Zasoby many wszędzie gdzieś tam się
świecie rozgrywki unoszą. Uzupełniam je później, bo teraz mam już pełną manę. Tutaj, jak widzicie, jest licznik tych zasobów many. Dajmy tak, może zresetuję ten wiśkujący kursor. Do następnego odcinka postaram się naprawić problem z tym kursorem. A na razie szukamy jeńców i tego gościa, jak on tam miał, dziennik sobie lekko spojrzę. Udaj się do Tuluzy i porozmawiaj z Thierrym, więźniem Tytanów. Wymyśl plan uwolnienia go i pozostałych ludzi. I tu zabij starszych Tytanów w Tuluzie. Te dwa zadania, one są, tak powiem, po drodze, więc chodźmy tędy. Gdzież oni mogą ich przechowywać? Przetrzymywać w kółko. Baranina, baranina, dobra. Coś tam sobie paplają, gadają. Gdzież są ci nieszczęśnicy? Tu jest przejście. Będę już sobie obczaił mapkę, będę wiedział co i jak. Zapiszę sobie. Dobra, chodźmy tu. No i pamiętam to. Gdzieś tu mamy przejście kolejne. O, taka skryowencja w razie czego. Wyłom za murem, żeby gdzieś tam się skitrać, ale krążę w kółko, a nie wiem gdzie ukryli tych jeńców. Wyłączymy to i się przejdę tu. Wiesz, oni mogą ich przetrzymywać, dobra. Też nie. Chyba, że wszystkich zeżarli zanim przyszedłem, ale to jest niemożliwe. Tak, się. Już mnie atakują, a i tak ich mam wybić, więc tak chyba spaliłem teraz zadanie. Ale nie, to nie. W sensie porozmawianie z nimi, ale... No to jedziemy. Sprawdzę od razu mój build w akcji. I gościa od razu zwijam. Exp za jednego takiego 474 punkty. No to szybko się wbije. Kolejny poziom. Dzięki dużej zdolności tych uników i tak dalej możemy sobie śmiało, że tak zaśmieszkuje, ogarniać walki jednorącz czy nawet broń dwuręczną, bo ja stosuję miecz, tarczę lub jakiś topór. Na zmiankę mam jeszcze, pokażę wam w ekwipunku, sejmitar zdobyty na próbie snów w wykonaniu zakonu Saladyna. Fajna broń jednoręczna również, taka zdobyczna. Tu kolejny miecz lodowatego stężenia pośmiertnego, dodatkowe perki z niego. No i oczywiście duża wartość uników, to przy każdym poziomie coś tam wbijam. Dobra, to chyba ten typ, co mam z nim pogadać. Twoja żona jest Montilu. Przyzwała mnie, żeby pomóc wam w ucieczce. Co mamy zrobić? Nie mamy czasu do stracenia. Uciekajcie! Uciekajcie, jesteście wolni! Tak, uważajcie na tych ogrów tam. Bo wszystkich nie ubiłem. Bo nie wszystkich pokonałem. Uciekajcie! Dobra, trzeba z nim powalić. Czynnik trafi. Będziemy zbierać są miksty, bo to jest jakiś ich tam puls, już tak łatwo nie będzie. Pomagam sobie magią, jak widzicie. I miksturkami. Maszkaro! Aha. Jeden mniej tytan. I od razu do ekwipunku wpadło jego serducho. Dobra, to jeden załatwiony. A przy okazji wchłonięcie ducha, które podreperuje mi na bieżąco punkty życia. Dobra, zamiast cały czas nawalać miksty, bo też są kosztowne, więc daję sobie leczenie z punktów zasobów magicznych. Gim, masz koronę. Dobra, więźniowie ocaleni. Zobaczmy, czy jest wpis, jako tak uciekli. Musisz spotkać się później z Thierrym Montilu. Dobra. Lucius prosi o zabicie czterech starszych tytanów z Tuluzy, przeniesienie serc. Dobra, jeden już pokonany.
Mamy z niego to serducho, ale jeszcze sobie dajmy w ekwipunek, bo tu mamy takie... No ja te ekwipunków się nazbierało. Co ciekawego, zasoby many też warto by było gdzieś dać. Tutaj się nie przyda to uderzenie, bo na nich to nie działa. To bardziej pod kątem nieumarłych miałem wcześniej walki, więc teraz dajmy to. Proch. Przydaje się, gdy jesteśmy w sytuacji już takiej bez wyjścia. Można taką pułapkę zrobić, jak się zbierają większe ilości tych grupki, tych przeciwników. Pokażę też to później może. Dobra, tu mam rentę. No to jedziemy sobie. Zapis. Pauza. Przydaje się jako tako. Dobra, i cisnę sobie dalej tego questa. Muszę ich ubić wszystkich. A tu wszystkich utłukę, to będę miał, że tak powiem, więcej expa. Mana jak najbardziej na propsie. Jakiś następny. Bo nie wydłubało z niego serducha od razu, ale zobaczymy. Dobra, eksp leci, to ważne, hajs wpada. Eksp leci, hajs wpada. Taka to zabawa. Tu mamy coś, jakiś tam ogr. No, ja będę się bawił pół dnia. Pomagam sobie zaklęciami. Potem mówię z wami takie najważniejsze perki dla dzierżyciela, bo nie gram innymi frakcjami póki co. Uznaję to za jako tako mało efektowne. Ja zostawię to, albo nie, absorbuję go. Damy to i to. Uznaję za mało efektowne po prostu, bo wolałbym kolejny z tytanów tych głównych. Ale się wściekło. Składa się. Dobra, tego odwalam. Tutaj wciskać jakichś liferów pomocników. No, od tego są miksturki, w razie czego. Ją trzeba pokonać jako będzie tu wyrzucać nowych przeciwników. Wcale takie oczywiste. Dobra, odpauzuję, przejdę tu, żeby ich nie rozpłodziła nie wiadomo ilu. Odleczę się. Pyk. Naciska zaklęcie. Powala mnie i wywala jakiegoś typa, widzicie, nie? Jest na to sposób. Ciska swoją turę zaklęć i wywołuje tych miotaczy. Ja bym tak miał wszystkie miksy stracić. Potem sobie kupię nowe. Jeszcze kontrolujemy sytuację. Dobra, miksta. Podleczam. Dobra, potem ich tam się zdejmie. Miksta. Padła na cycki. I zostało dwóch do pokonania tych liferów. Oni tutaj są już na strzała. Się będą regenerować. Sobie mamy odnowie. Dobra, zerknijmy sobie w ekwipunek, czy quest leci po mojej myśli, bo to questowne te pierdy to są tu. Dobra, mamy już dwa serca, dwóch padło. Rea i Letos. Ogarnięci. Lecimy dalej. Teraz mikstur szkoda, na tyle to sobie dajemy zaklęć absorpcji duchów i z leczenia. Takie podstawy tego leczenia sobie dajemy, żeby tylko na potrzeby potyczek i moich towarzyszy dołączonych, bo też jest taka ciekawa funkcja, że na pewnym etapie możemy tam dołączać różne postacie NPC-ów ze świata rozgrywki. A mnie wkurza ten kursor. No i z nimi razem toczyć boje. Często się to ogranicza do tego, że po prostu się martwimy, żeby ich nic tam po drodze nie zjadło, nie pokonało i tak dalej, ale jest wesoło i zabawnie.
Dobra, wykonamy tego questa i na dzisiaj to chyba wystarczy, bo już macie pojęcie, jak to działa. Dobra, szukam pozostałych typów. Tu sobie stanę przy zasobach many, będę miał takie zregenerować. Dam sobie wskaźnik trafień. Ładuje się, dobra, to broń biała, magia i miecz. Magia i miecz. Dobra, to sobie tego typa tak pokonam. Weźmy sobie tryb aktywnego przeszukiwania. Dobra, ładujemy zasoby tych punktów wytrwałości, czyli tego HP-ka, czy nie wiem, jak to tam teraz się określa, punktów życia. Dobra, zapis. Do questa sobie zrobię nowy wpis. Dobra, lećmy dalej. Tutaj zasoby many niech będą już tak istotne. Muszę jeszcze dwa serca zdobyć, a chcę ich tu wytłuc wszystkich. To będzie ekspa, będę miał, ale mi trafi. To jest chyba kolejny z tych głównych bossów. Zresztą ma tu dwóch tych pomocników, czy jednego, więc najpierw zdejmę mu tego przybocznego. Przybocznego zdejmuję. Zdejmuję tego przybocznego, żeby mi tu nie psuł krwi tymi swoimi trafieniami. Żeby nie psuł krwi swoimi trafieniami. Zajmuję się eliminacją pozostałych tytanów. Nie jest jakoś ten główny z któryś z nich, bo jakoś pięknie, łatwo i kolorowo, ale zobaczymy. No, lecimy dalej z zadaniem. Dobra, tu jakiś typer, znowu miotacz. Przejdę tu, ciekawe, czy za mną pogna. Idzie, atakuje dalej, skubany. Skończyły mi kurde. Ale mam jeszcze w zapasie kilka innych opcji. To eksp leci pięknie i podleczam, tak jak mówiłem, z teraz zaklęcia z puli zasobów many. Zapiszę sobie, odpalam to. Tutaj damy pod szybkie użycie miksturki inne pierdołki, tą tutaj, taką dodatkowego leczenia, też wykupione wcześniej. Zapiszę i poluję dalej tych tytanów. Jeszcze z takich ciekawostek, ja sobie tu wrzucę pełne opancerzenie, bo dajmy nieukrytych pułapek, do umiejętności broń dystansową, do zamków znajdowania i przejść. To jest fajne, ale odporność to wzmocnione. Tego też nie chcę. Dobra, dam sobie hełm, bo dodatkowe jakieś tam daje buffy, stacy. Też tak nie będą mnie często trafiać. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Jakiś kolejny webas, pauza, wycofam się. Współczynnik trafienia, czyli po prostu ten pasek, który pokazuje, ile mu tam tego zostało. Pasek, ile mu tamtego zostało. Dobra, pyk. Tego tak pokonam bez... Dwóch jest, cholera. Trzeba ich tu liczebność trochę zmniejszyć. Pomagam zaklęciem i atakuję. Zaklęciem sobie pomagam, podręcznym. Dobra. Zapiszę. Zobaczmy stan punktów expa. No, nieźle. Będę miał 160 tysięcy punktów i będzie brakować wówczas tylko 11 tysięcy do poziomu 19. Ale na tych tytanach sobie tutaj podreperuję expa. No i oczywiście sakiewkę, dzięki której mogę kupować miksy, inne przydatne itemki do prowadzenia potyczki. No po cóż, że tak powiem, taki udźwig, że tak powiem, i ilość tego ekwipunku, skoro nie można z jego różnorodności korzystać. A większość przedmiotów, jak na przykład strzały, pociski, bełty, mają wagę 0, więc nie zajmują miejsca teoretycznie.
tylko różne opcje wyposażenia na różne okazje. To też omówimy sobie w kolejnym chyba odcinku, nie wszystko naraz. W tym odcinku zrobimy zadanie z Tuluzą. Już od tych kolejnych etapów, takich bardziej bym powiedział problematycznych w rozgrywce Lionheart, Dziedzictwo Krzyżowca. I mamy kolejnych dwóch typów. Nie wiem, czy ich rozwalę, tak więc od razu sobie tutaj damy beczułkę. Potem proch można jeszcze dokupić, ja tu mam już trzy odłożone, dam sobie zamiast egzorcyzmu, bo egzorcyzm na nich nie zadziała, ja sobie dopasowuję ten pasek na bieżąco do potrzeb. Zapisuję, mam aktywną pauzę, odpalam pauzę, skradanie się, zapis i podchodzę, znaczy kto mnie pierwszy wyczai. Więc wolałbym walczyć najpierw z pierwszym, potem z drugim, ale idą obydwa i to już chuj to. No i przepraszam za parafrazę taką brzydką, ale... Dobra. Cisnę ich obydwa na pełnej petardzie, odpalam pierwszą beczułkę prochu. My się na tym pierwszym typie. Listę, bo się łatwo cisną. Dobra, druga beczułka prochu mixta, te są słabsze, ale też dają radę. Nieszczęścia chodzą parami. No tak już jest, moi przyjaciele. Jeszcze mi poraziło. Kurde, skubańcy jacy. Właśnie moja mowa. Nieszczęścia chodzą parami, ale... I teraz dowalił na wiwat. Słabszy pad, ale teraz został ten drugi. Dobra, pauza, ja sobie zapiszę teraz. To jest ciekawa taka opcja, że nie ma wpływu na zapis naszych poczynań, czy jesteśmy aktualnie w potyczce, czy poza nią, walczymy, czy nie. Powaliłem typa. Mam jeszcze trochę tych punktów. Dobra, może mi się tego. Nie, muszę odpalić jakąś mikstę, zobaczyć co mi zostało. Chyba same grupowe. Grupowe leczenie. Czym on atakuje, żebym wiedział, jaką dać odczynnik sobie. Wezmę od ognia, od niczego. Odporność, szybkości, grupowe i odbijanie pocisków. Dobra. To są efekty takie obszarowe, które oni też mają. Jako tako, jako starsi tytani, ale tutaj pewnie jest taki odwrót, że teraz przyspieszymy. Padli na cycki. Teraz Petus Menecjusz. Reszta tej wesołej szajki. Menecjusz i Epetos. Reszta tej wesołej szajki. Dobra, zobaczmy sobie, teraz pauza, ekwipunek, główne wątki, dobra, mam 4 serca, czyli to zadanie wykonam, czyli ekspa za nie wpadnie i hajsu. I tak sobie ciśniemy dalej, wesoło tą rozwałkę, jeszcze tu się przejdę, też się podleczę najpierw, żeby nie wchrzanić się na jakąś zasadzkę lub mułkę inną. Tak, jak już mówiłem, nieszczęścia chodzą parami. Dobra, odpalam to, potem te braki w pasku, tutaj widzicie te wykorzystane miejsca, tu sobie dam jakiś eliksir. To są różne opcje kwipunków na różne okazje, warto zawsze być przygotowanym. Cóż mi to mogę jeszcze dać? Siłę to jest jeden mi został, ochrona przed ogniem, przed kwasem, przed zimnem to później się przyda. Antidotum sobie damy tu, a tu odporności ogniowej na szybkie wykorzystanie w razie czego. Zapisz. Zapisuję sobie. Pauzę, wywalam, idę dalej. Szybki zapis też od niczego. Zobaczę, gdzie tu jeszcze jakieś niedobitki tych typerów się kręcą. Zasoby mamy jak najbardziej na propsie, bo mam jeszcze tu pełno, że tak powiem, do wbicia. Dobra, dam sobie skradanie się i podejdę ich pozycję, tych dwóch pomniejszych, zobaczymy jak to... Lepiej ich nie lekceważyć, żadnego przeciwnika, ale...
chodzi głównie o podreperowanie expa i statystyków. Expa innych statystyk, więc no mówię, cisnę dalej, tu jest jeden lub dwóch, nie wiem, nie będę tam podchodził dalej. Skradanie się, zapis. Tu na dystans go przycisnę. Absorpcja ducha. Też podreperuje mi sytuację z moim HP. Dobra, to mi niepotrzebne. Podleczam dalej. Zobaczymy, kto jeszcze tu przy życiu został. Ile jak spada się wbić. No, te buffy w końcu się skończą prędzej czy później. Wrócimy do naszych ogólnych statystyk, ale to nie trwa wiecznie ten efekt. Dobra, łażę dalej, aż całą lokację zlucę, zbadam i sobie tutaj odkryję. Jakiś pojedynczy osesek, że tak powiem. Pojedynczy typer. Dobra, rozwalony. No nic, mordeczki. Nadal klatkuje kursor. Jeszcze nie wiem, jak go ustawić prawidłowo, ale sobie wejdę, zobaczę, czy są jakieś łatki. Tam mam od takiego ziomerka dostęp na forum, gdzie możemy sobie poczytać, jak taką łatkę nagrać, żeby nie klatkowało. Popróbuję też ze zgodnością. No i ruszamy dalej. To kolejny wątek, ten z Tuluzy do wykonania, czyli najpierw, znaczy tutaj zadania już wszystkie zostały wykonane w tej chwili, ale sobie łażę po mapie Luce, to co się da zabrać, i chcę jeszcze expa wbić trochę, doposażyć w ekwipunek oraz sakieweczkę, czyli po prostu zdobyć przedmioty wartościowe, jakieś itemki, złoto i pokonać co się da, żeby wpadł exp. Jak my tu mamy teraz 161 tysięcy punktów, 305, mam do następnego poziomu 171 tysięcy. To jest ta górna granica, czyli brakuje 10 tysięcy punktów. No to kilka potyczek tutaj na takich wysokopoziomowych bossach i tak dalej, lokacjach, i na pewno jeszcze bym wbił sobie tutaj poziom. A że jako tako jest to już chyba trzeci w tym cyklu, bym miał dodatkowy profit. Dobra. Mam tych z różnych zadań. Na przykład tytuł, tak zwany profit tytułowy. Barcelońscy złodzieje są ci wdzięczni za oddaną im wielką przysługę. Kilka innych też mamy takich różnych profitów uzyskiwanych dzięki własnym adaptacjom i podejściom do tematu zadań. Sposób, w jaki udało ci się rozprawić z czempionami Kabula, Dżina Snów, to świadectwo twojej niezwykłej odwagi i siły. Od tej pory jesteś wybrańcem rycerzy Saladyna i nadano ci tytuł Derwisza Półksiężyca. Wszystkie twoje umiejętności bojowe zostały podniesione o 5 punktów. To też takie ciekawe. No wszystkiego nie zdążymy dziś na pewno omówić, a chcę jeszcze oddać te dwa questy, zobaczę ile wpadnie expa za to. Wbijam sobie zasoby many z tych dostępnych po mapie rozsianych punkcików. No i lucę dalej tą mapkę. Zobaczę jeszcze jakieś niedobitki. Kto tu jeszcze ocalał? Że wbije expa, jakieś przedmioty, itemki i znajdźki innej maści, ciekawostki. Ale chyba już wszystkich wytłukłem. Dobra. Nie będę tak łaził po próżnicy, bo jeszcze po łbie dostanę. Dobra, bujamy z powrotem, oddać zadania. No i cóż, dobra, teraz tędy. Jeszcze sobie quick save walnę, bo czasem te teleportujące kryształy zrzucają cię ze szlaku i chyba tak myślałem, ściągnęło mnie ze szlaku. No nic, podbijamy expana. Ojej, przeważające siły wroga, kurz roga. To są ciężkie intencje do pokonania. Co tu zrobić? Wciągnę to. Dobra, bujam do wyjścia, tam też będę z nim trampolin. Chciałbym sobie na nich trochę więcej punktów, ale jest ich za dużo i zaraz mnie tu zeżrą. Dobra, uciekam do exit, gdzie jest wyjście.
Za duża ekipa mnie ściga teraz, żebym sobie tutaj pozwolił na ekspienie na nich. Gdzie mnie wywaliło zaś? Gdzieś on zaś mnie przeniósł. Dobra, antidotum najpierw, bo mi jakąś truciznę wbiły. Te wężowe asasyny. Zaś kursor się zbuforował. Tak, resetujemy kursor. Dobra, podleczę się najpierw. Gdzieś on zaś mnie przeniósł, ten kryształ ogniskujący. Na rozdroża, w zupełnie innym kierunku zmierzam, ale to może lepiej, to sobie uzupełnię miksty. Chciałem wam pokazać też kilka trików, jak można sobie uprościć życie w tej średniowiecznej rozkmince. Ale myślę, nie wyprzedzajmy biegu wydarzeń. Kilka różnych takich lifehacków na Lionhearta. Już niebawem, w kolejnym odcinku. A na tym chyba zakończę, tylko chciałem oddać to zadanie, więc wróćmy sobie tu do kryształu. Każdorazowo jak ściąga nas ze szlaku, gdzieś tam nas wyrzuci na inny etap rozgrywki, możemy się cofnąć później po pokonaniu wroga lub gdy jest liczebna przewaga sił przeciwnika, można udać się do kryształu z powrotem ogniskującego i wycofać na z góry upatrzone pozycje. Dobra, wróćmy sobie do Montilu, aby oddać zadania. Jak już się wyświetla mapa, to znaczy, że mamy szlak czysty w miarę. Ja się podleczę jeszcze. Dobra, dam sobie od razu tu w buffę to, jako aktywny, ten z szybkiego uruchamiania, antidotum ma. Dobra. Idziemy sobie teraz mapka. Dobrze, dobrze, tędy trzeba iść to. No tak, mordeczki, tak, tak, tak. Mówię, dużo tych różnych zajawek i fajnych pomysłów tutaj twórcy wymyślili. Dobra, pogadamy z tymi ludźmi uratowanymi. Dziękuję, dziękuję za wciągnięcie mnie ze śmiertelnej pułapki. Myślałem, że skończę jako posiłek potwora i ostatnie tchnienie wydam żołądku bestii. Nie mam nic przeciwko jakiemuś wyrazowi wdzięczności. Chcielibyśmy coś na tym też pozyskać, nie? Oczywiście, oczywiście, dobra. Przeszukaj podwórze pod korzeniami ptiaka, znajdziesz skrytkę, w której znajduje się 1000 sztuk złota. To jakaś ściema znowu. Ruiny mojego domu znajdują się w północno-zachodniej części. Dobra. Sądzę, że wam bardziej się przydadzą. Zacznijcie życie od nowa. No ja co ja to. On wie, jesteś świętą osobą, doprawdy świętą, moja rodzina i ja będziemy mogli zacząć nowe życie. Gdyby było więcej ludzi takich jak ty, to żylibyśmy w raju. Jasne, jasne, bywaj, powodzenie. Okej. Dobra. O, niezły ekspat za taką opcję dialogową. 4000 punktów doświadczenia. Bardzo fajnie. Czyli mam już prawie połowę z tych 10 tysięcy potrzebnych do 171. Mam 165, teraz wbiłem połowę tego 10 tysięcy, czyli by brakowało równo. Ja bym to chciał tak policzyć. To dokładnie 4596 punktów. 4596 punktów. 500 nie, bo 500 to było za dużo. 4496 punktów, jeśli idzie o ścisłość, by brakowało do poziomu 19. Dobra. Nie będziemy się wdawać w tę matematykę teraz. I od razu damy questa z tytanami. Też zobaczę, ile wpadnie expa. A może po prostu być takim dobrotliwym koleżką i wbijać na tym expa i jakoś sobie dorobić do tych zadań. Zobaczymy, jak potoczy się ten główny wątek fabularny, kiedy już rozpoczniemy wojnę z Anglią. To jest taki etap przygotowawczy w zasadzie. Co ciekawego jeszcze tutaj wymyśli nasz przyjaciel senior Leo Da Vinci i te jego sprytne, zmyślne machiny bojowe, do czegoż nam się tu jeszcze przydadzą. To też jest taki ciekawy wątek. No cóż, dobra, oddajemy questa kolejnego. Hello down there. Back again? Mam te 4 kamienne serca. Ah, I see it is true. You have slain them.
Tak, albo ty, albo ja. Co, znałeś tych tytanów? Dobra, ja będę z nim gadał, kontynuuj. To nie jest źle, też ponad 3500, czyli mi brakuje teraz. Jak ma być 181 tysięcy, a jest 169,4. Prosty rachunek, tutaj 996 to będzie do 7 i 1996 punktów. Dobra, biję później, nie chcę mi się dzisiaj już tego wbijać. Piszemy sobie. Zapis, nie wczytuj. Zapisane jest tak czy siak. Zapis, teraz zapis normalny. Save'a pozostało, opiszę sobie. Tu za Enter. Dobra, to chyba tyle, co chciałem wam tutaj przedstawić w takim krótkim w zasadzie omówieniu, wprowadzeniu do świata jak gdyby potomków tego tytułowego Lionhearta, czyli po prostu naszego dziedzictwa krzyżowców. Tak pokrótce można to w kilku słowach opisać jako staroszkolny, klasyczny role-playing game, czyli RPG w skrócie, z bardzo ciekawie poprowadzonymi wątkami fabularnymi, różnymi rozwiązaniami, zastosowaniami zarówno magii, jak i miecza. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Zrobię z tego jakiś vlog cykliczny, tak mi się wydaje, bo do gry ostatnio wróciłem i bardzo mi się ta rozkminka, że tak się sparafrazuje, bardzo podoba. Można sobie tutaj kilka różnych fajnych opcji uskuteczniać. A tym razem gramy sobie Dzierżycielem. Tu mamy uczynniki, to już pokazywałem, tak. W dzienniku zadań, potem po już tam odpowiednim ich spreparowaniu i wykonaniu. Gdzieś to muszę wrócić do początku, żeby wam wyjaśnić tak pokrótce takie wprowadzenie do kolejnych jak gdyby etapów, więc... Obejdź, gdzie to jest to od zadania od Senior Leon. Da Vinci radzi ci zdobyć silnego sojusznika. Zwiedź więc Barcelonę i porozmawiaj z przywódcami frakcji o przyłączeniu się do jednej z nich. Czyli po prostu jest to jak gdyby takie pierwsze zadanie, które dostajemy po rozpoczęciu rozgrywki, aby dołączyć do jakiejś frakcji i związać swój sposób prowadzenia zabawy z jedną grupą oraz z odpowiednim setem perków i skilli, które możemy potem sobie dowolnie modyfikować i rozwijać. No, wiele by trzeba rzec, aby wyczerpać cały ten temat, więc zostawmy to w ten sposób na dzień dzisiejszy i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Zagrajmy w Lionheart na kanale Isildur Necrox Games Legacy of the Crusader, czyli po prostu Dziedzictwo Krzyżowców. Hej, zapraszam serdecznie! A u schyłku dziejów na niebie pojawi się pierwszy znak. Świat ludzi stanie przed obliczem sprawiedliwości. Armie światłości i cienia stoczą walkę na polach wieczności. Dobrze, moja droga. To nic takiego, wujku. To tylko zły sen. Wracajmy do domu. Jeszcze nie skończyliśmy pracy. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe, armię piekieł
są już pewnie w drodze. Trzeba ostrzec świat przed zbliżającą się ciemnością. Wierzysz mi, Leo, prawda? Zaczęło się. Zostaw to, wujku. Musimy uciekać.